Większość życia poświęcam tutaj pracy w teatrze. Żona nawet ma ze mną problemy takie, że za późno przychodzę, ale po prostu ja tym żyję. To jest moją pasją. Ja nad wszystkim tutaj czuwam. To jest wszystko zabytkowe i jest tak piękne. Lubię coś robić, naprawiać różne stare rzeczy. Nie kupować nowego, ale żeby naprawić coś starego i żeby to było tyle lat, można to naprawić, nie zastępować nowymi rzeczami tego. Żeby to było widać, że ten teatr ma to coś w sobie. Nie tylko na zewnątrz, wewnątrz, ale i te detale, które osoby, które przychodzą na przedstawienia, żeby zobaczyły to, co kiedyś było robione, jak było robione, że to może tyle lat funkcjonować jeszcze.